Namaste. Mario Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu i zaprosić w niesamowitą podróż. W podróż Twojego życia. W podróż mojego życia. Przez te wszystkie lata przygotowałam solidny fundament. Napisałam mnóstwo książek do pracy samodzielnej z zakresu magii miłości, magii bogactwa, kontaktu z aniołami, zrozumienia tych wszystkich narzędzi, które stają do naszej dyspozycji, abyśmy mogli odkryć talenty, zdolności, powołanie, drogę serca. Ten solidny fundament kosztował mnie mnóstwo czasu, mnóstwo energii życiowej. I wierz mi, że były czasami takie momenty, gdzie wątpiłam, tak jak i ty wątpisz, gdzie byłam smutna, gdzie stawiałam wiele rzeczy pod znakiem zapytania. Tak wiele ciężkiej pracy kosztowało mnie stworzenie magicznej oazy, tego miejsca schronienia dla wielu, wielu istot. I ta magiczna oaza, jako ten punkt akupunktury na naszej Matce Ziemi, dokonała ogromnej przemiany. Na samej mitycznej Atlantydzie zmieniło się tak wiele. Tak wiele zmieniło się wokół nas, zmieniło się w naszych sercach. Pamiętasz ten rok 2017, gdzie przeżyliśmy razem na wyspie Porto Santo poprzez nasze połączenie telepatyczne narodziny. Narodziny tej nowej ery, tej nowej ziemi, tej nowej świadomości. Jeżeli jesteś ze mną na bieżąco, to na pewno bierzesz udział w naszych spotkaniach co czwartek, które tak wyjątkowo nazwałam ceremoniami. I poprzez te spotkania poznajesz prawa Ziemi, prawa świata, prawa wszechświata. One pomagają Ci w każdym momencie zrozumieć, po co tutaj jesteś, odkryć Twoje talenty, Twoje zdolności, przemienić Twoje słabości w siłę, zagoić te stare rany, zrozumieć wewnętrzny cień. Ty wiesz, że ja w mojej osobowości jestem aktywistą, czyli zawsze coś aktywuję, coś zaczynam. Inspiruję do czegoś, motywuję, a później idę dalej, a inni już jak gdyby po moich śladach budują to nowe. Kiedyś mój przewodnik powiedział, że jestem tutaj po to, aby wysiewać to nowe. Ale nie mam czasu na to, aby obejrzeć się za siebie i zobaczyć, co z tego wyrosło, ponieważ muszę znowu wysiewać to nowe na ziemi i we wszechświecie. I tak jak i ty, mam również moje powołanie. I to powołanie ma u mnie dwa etapy. Ten jeden etap, ten ciemny i trudny, mam już prawie za sobą. Ten etap, o którym nigdy nie mówiłam. Nie mówiłam o tym otwarcie, może czasami tylko tak w naszych prywatnych kontaktach. Ten etap, który zmienił tą istotę o anielskim świetle, o anielskich złotych włosach, w tą, którą znasz. Czyli ten etap
cierpienia, ten etap okrucieństwa. Przeszłam przez te wszystkie lata, a następnie zaczęłam to zmieniać, transformować. Zaczęłam na tym głęboko pracować, jednocześnie realizując moją misję tutaj na ziemi i ucząc wielu, wielu ludzi innego spojrzenia na prawa, wzory, autorytety, na tradycję, religie panujące. To, co znaliśmy również jako tradycyjne metody odżywiania. I tak każdy etap mojej podróży owocował przynajmniej jedną książką, którą napisałam. I gdy popatrzysz do Biblioteki Narodowej i wyszukasz Marię Bukardi, to zobaczysz w kolejności od daty, jak te książki powstawały i jak zmieniało się wszystko wokół nas. Gdy powstała moja książka o weganizmie, to jeszcze nikt wielce o tym nie mówił w naszym kraju. Gdy powstała książka o magii bogactwa, o magii miłości, o wróżeniu, czyli kursy magii, były to pierwsze takie pozycje, które napisał ktoś, kto jest Polakiem. I każdy taki etap dokumentowałam właśnie poprzez te książki, aby budować takie cegiełki tego solidnego fundamentu. I wiesz, dokładnie za mniej więcej 2 tygodnie przechodzimy do serii naszych spotkań w czwartki, naszych ceremonii o numerze 200. Czyli przekroczymy ten próg 2.0.0. I wiesz, jeszcze wtedy nie wiedziałam, jaki będzie tytuł mojej trylogii, czyli historii Mariam Salis, którą znasz w tym momencie z 3 pozycji, a mianowicie z pozycji pod tytułem Mroczne Góry, W zielonych oczach wiedźmy oraz Tajemnica wiedźmy z Folsin. I jak już słyszysz po moim głosie, jest to taki moment, w którym otwieram przed tobą moje serce. Dlatego mówię inaczej niż zwykle, albo jest to takie wypełnione emocjami, wypełnione jakąś taką inną energią, głębokim spojrzeniem na wszystko. I wiesz, zastanawiałam się bardzo długo, jaki tytuł powinna przyjąć trylogia, gdy przekażę ją w twoje dłonie, w tej nowej postaci, w nowej odsłonie, z taką niesamowitą pasją, z taką niesamowitą energią. I długo się nad tym zastanawiałam. Najpierw myślałam, że ach, będzie to taki sam tytuł jak pierwsza część, czyli Mroczne Góry. Potem myślałam, nie, to nie oddaje tego, co ta trylogia w tym momencie zawiera. I zaczęłam robić projekty okładki. Wszystko dla ciebie dokumentuję, ponieważ dokładnie 7.7.2022, czyli w roku Tygrysa, rozpoczynamy naszą nową wspólną podróż. Ale o tym za chwilę. I gdy przygotowuję tą naszą wspólną podróż, to oczywiście dokumentuję cały ten proces. I zaczęłam tworzyć okładki. Jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, 20., 30., 60., 100., 200. I tak dalej. I żadna nie oddawała tej głębi, tego, co ta trylogia zawiera i tego, jak będzie cię prowadzić przez twoje życie, ponieważ ona bazuje już na tym solidnym fundamencie i teraz nagle przechodzimy razem do zupełnie nowego etapu.
I popatrz, jeżeli bierzesz udział w naszych ceremoniach, to wiesz, że te siły wyższe, które zawsze podają nam temat danego spotkania, one już od dłuższego czasu mówiły, że coś nowego się zaczyna, to stare się kończy, że trzeba się przygotować na to nowe, jak ten powożący rydwanem. I dlatego właśnie wybrałam tą datę 7.7.2022 jako ten start naszej nowej podróży. Bo siódemka to rydwan. Ten powożący rydwanem w tej złotej zbroi, wysadzanej kryształami, z tą mądrością wyższą, z tą jasnością i czystością, czeka na ten właściwy moment. Wszystko jest przygotowane do nowej drogi, do tego królewskiego traktu, który jest wyłożony złotymi kamieniami. Siódemka to również królewskość. Pamiętasz naszą serię tych 70. ceremonii, gdzie mówiliśmy właśnie o tym, aby trzymać głowę wysoko, by ci korona z głowy nie spadła, aby mieć tą świadomość tej swojej królewskości, która jest taka ważna, gdy musimy pokonać te nasze niskie energie, te nasze cienie. I ja wiem, o czym mówię. Ty wiesz, że byłam dzieckiem molestowanym seksualnie. Byłam malutką dziewczynką, która przyszła na ten świat po 7 latach. Moi rodzice dokładnie przez 7 lat starali się o dziecko. Tata czekał na chłopca, a mama oczywiście na dziewczynkę. Wtedy jeszcze nie było to takie popularne, aby sprawdzać płeć od razu. I pamiętam, że gdy moja mama chodziła w ciąży ze mną, to wszyscy mówili, to będzie chłopak, to będzie chłopak, to na pewno będzie chłopak. Bo moja mama jest niziutka, ma chyba 1,58 m, a ten brzuch był taki wielki, wielki, wielki. I dokładnie po 7 latach przyszłam na ten świat. I pierwsze moje lata mojego życia były właśnie takie piękne, takie wyjątkowe. Ja kiedyś ci o tym opowiem i to już niedługo. Ale mniej więcej koło mojego 6., 7. roku życia, czyli znowu ta 7., wydarzyło się coś, co bardzo, bardzo długo było takim moim życiowym koszmarem, czyli to molestowanie seksualne i to przez kogoś bardzo bliskiego, a mianowicie przez ojca mojego taty, czyli przez mojego dziadka. I to molestowanie seksualne było nie tylko takim fizycznym uderzeniem w to poczucie własnej wartości, uderzeniem w tą świętość ciała, ale było przede wszystkim niesamowitym uderzeniem w osobowość, w psychikę, w emocje. Ponieważ mój oprawca był człowiekiem bardzo wysoko postawionym, bardzo inteligentnym, człowiekiem, który dokładnie wiedział, jak może manipulować dzieckiem, małym dzieckiem, małą dziewczynką, aby nie wyjawiła tej prawdy. I dokładnie do mojego 18. roku życia, gdy mój oprawca odszedł z tego świata, ten koszmar był we mnie. Dopiero w mojej 18. urodziny postanowiłam coś zmienić, czyli odrzucić te wszystkie negatywne myśli, to poczucie niskiej wartości, te wszystkie cienie, te wszystkie rany. I zaczęłam pracować nad sobą bardzo głęboko. I później ten proces następował i następował i następował i był bardzo mozolny, bardzo trudny, ponieważ u mnie w okresie dzieciństwa nastąpiło rozszczepienie duszy, ale również utracenie pewnych części duszy, ale również rozszczepienie
osobowości. I żeby to wszystko zintegrować, żeby to wszystko połączyć, potrzebowałam bardzo długiego czasu. I gdy udało mi się ten proces tej transformacji, tej wewnętrznej metamorfozy, jak gdyby doprowadzić, zapiąć na ostatni guzik, to powróciły wszystkie moje utracone części, czyli również talenty, zdolności, te zdolności wyższe. I wtedy postanowiłam pomagać ludziom w takich wszystkich problemach dnia codziennego. I ta moja pomoc trwała nieprzerwanie do roku 2022, a właściwie do tego momentu, gdy teraz nagrywam dla Ciebie to spotkanie. I tyle tysięcy ludzi jest w mojej społeczności. Tyle tysięcy ludzi przeczytało moje książki, tyle tysięcy ludzi obejrzało moje filmy, tyle tysięcy ludzi przeczytało moje teksty, artykuły, tyle tysięcy ludzi mnie zna. I mam głęboką nadzieję, że wśród tych wielu, wielu tysięcy jest ogromna część, którzy wykorzystali te wskazówki, aby zmienić coś również w swoim życiu. Zmienić coś na ziemi i zmienić coś we wszechświecie. I wiesz, teraz przechodzimy do tej serii, tych naszych ceremonii 200. I to jest takie symboliczne. Bo dokładnie teraz, dokładnie może 10 minut temu, gdy zdecydowałam się, żeby nagrać ten podcast dla Ciebie i powiedzieć Ci, że zaczynamy 7.7., to zdałam sobie sprawę, że dzisiaj przygotowałam dla nas 198. ceremonię i jeszcze tylko jedna i zaczynamy cykl 200. Jakże to się zgrywa w czasie. Bo dokładnie mniej więcej 3 tygodnie temu już założyłam bloga o takim tytule, ale jeszcze go nie znajdziesz, ponieważ jest to wszystko jeszcze taką wielką tajemnicą. Wystartuje wszystko 7.7. I nadałam tytuł mojej powieści, mojej trylogii, naszej trylogii, naszej historii Mariam Salis, która będzie nam towarzyszyć przez kolejne lata w takiej niesamowitej formie, a właściwie w wielu formach pomiędzy komunikacją i sztuką, czyli dokładnie tym, co jest moim powołaniem. I ta nasza wspólna podróż będzie tak fascynująca, ponieważ pokażę Ci wszystko to, o czym może do tej pory nie miałaś, czy nie miałaś pojęcia, że to istnieje, że to jest i jak z tego korzystać. Jestem pewna, że znasz już moje poprzednie książki, czyli Mroczne Góry, W Zielonych Oczach Wiedźmy i Tajemnice Wiedźmy z Folsin. I ta trylogia jest takim jak gdyby zebraniem tego, przemianą tego, uzupełnieniem, ale przez kolejny czas będziemy jak gdyby wędrować dalej. Czyli to nie jest tak, że tego 7.7. dowiesz się już wszystkiego. Nie. To się zaczyna nasza wspólna podróż. Podróż poprzez świat magii, poprzez świat, który wiesz, że on jest, ale może czasami go nie widzisz. I dokładnie te 2 tygodnie, 3 tygodnie temu nadałam tytuł tej trylogii. I wiesz, jak brzmi tytuł? Jest bardzo krótki. Jeżeli znasz symbolikę naszych ceremonii, to jestem pewna, że już teraz czujesz, jaki to będzie tytuł. Zatrzymaj teraz moje nagranie i napisz w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Tytuł brzmi Arcykapłanka, czyli droga od zielonookiej wiedźmy do arcykapłanki. A właściwie można było zacząć od niedoszłej mniszki poprzez zielonooką wiedźmę do arcykapłanki. Długa droga. Droga fascynująca, droga pełna tajemnic i
mogę ci zagwarantować jedno, że w tej historii są ukryte wszystkie prawdy. Wszystkie. Wszystkich ksiąg magicznych tego świata. W tej historii odkryjesz klucze do tajemnic, do praw, do tego wszystkiego, o czym normalni ludzie nie mają pojęcia. I dokładnie w tym momencie, gdy będziemy już w serii tych spotkań, ceremonii 200, czyli dwójka, arcykapłanka. Przypadek? Ja nie wierzę w przypadki. I wiesz, to wszystko, co zaczyna się teraz w moim życiu, to jest dla mnie powrotem do tego prawdziwego światła mojej duszy. I gwarantuję ci, że gdy pójdziesz ze mną przez te kolejne miesiące, gdy pójdziemy razem w tym świecie magii i sztuki, bo będzie tutaj mnóstwo sztuki, to odkryjesz w sobie to, o czym jeszcze dzisiaj nie masz pojęcia. Bo dokładnie tak, jak w tym obrazie, który dzisiaj przedstawiłam dla was, a właściwie wczoraj przedstawiłam dla was na Instagramie, czyli postaci naszej głównej bohaterki, Mariam Salis, niektóre osoby z was już powiedziały, że w tym obrazie jest jakby ukryte wiele kobiet. Jeszcze nie przedstawiłam wam Księcia Mrocznych Gór, czyli Ralfa Saint-Honoré. Wkrótce go również przedstawię i wtedy wszyscy mężczyźni powiedzą, że w tym mężczyźnie jest ukryte wszystko to, co zawiera się we wszystkich mężczyznach tego świata. Wierz mi, że trwało to bardzo, bardzo długo. Moje poszukiwania. Poszukiwania Mariam Salis, aby przedstawić ci, jak ona naprawdę wygląda. I gdy spędzałam godzinę w programie graficznym i zmieniałam, i dodawałam, i ciągle mi czegoś brakowało, i ciągle mi czegoś brakowało. I nagle kiedyś to było tuż przed północą, odnalazłam to właściwe. I wtedy byłam taka uskrzydlona, bo powiedziałam: Boże, dziękuję. Dziękuję, że otrzymałam ten wzór, tą inspirację. I kolejnego dnia jeszcze dodawałam szczegóły, czyli zmieniałam kolor włosów, oczu, dodawałam odpowiednią suknię. I to jest wynik mojej pracy, to co widzisz teraz na Instagramie czy na Facebooku. I taka będzie cała nasza historia, cała nasza wspólna podróż. Tak niezwykła i tak fascynująca. I dzisiaj chciałabym powiedzieć ci, bo może martwisz się, co jeszcze wydarzy się w tym roku Tygrysa, ponieważ już wszędzie pojawiają się nowe wiadomości na temat tego, co tam się pojawi w jesieni, jaka nowa niespodzianka na nas czeka. Ja powiem ci jedno. Ten solidny fundament jest również w tobie. Bo jeżeli jesteś ze mną dłużej, a może króciutko, ale szybciutko nadrabiasz zaległości, to ten solidny fundament bardzo, bardzo solidnie w sobie budujesz. I chociażby tutaj żabami ciepało, nazwijmy to tak, nic nie jest w stanie zburzyć tego fundamentu. Tym bardziej, że ja cały czas jestem i razem przejdziemy przez ten czas.
I przejdziemy przez ten czas z niesamowitą lekkością, czyli inaczej niż do tej pory, zupełnie inaczej. Właśnie z tą historią. I zobaczysz, że ta historia tak cię zafascynuje, tak cię wciągnie, że przejdziesz ten czas jesieni z uśmiechem i powiesz, a co się tutaj stało? A tak pusto jakoś wokół? Nawet nie zauważysz tego, jak apokalipsa w swoich najgorszych odsłonach, jednych z najgorszych odsłon, będzie się działo wokół. Bo my poprzez naszą społeczność będziemy się tak wspierać energetycznie, że nic nie będzie w stanie na nas wpłynąć z zewnątrz, czyli ten obcy wpływ zostanie całkowicie usunięty. I nadejdzie ten nowy rok 2023, a my pójdziemy dalej, bez względu na to, co się będzie działo, z lekkością, radością, szczęściem i odwagą. I wiesz, że to jest ten najpiękniejszy etap mojego życia i mojego powołania, ponieważ ja dokładnie teraz razem z Tobą przechodzę do nowego czasu w moim życiu. I dla mnie to jest właśnie ten nowy czas na Ziemi, ta nowa era. Ta nowa era zaczyna się w moim życiu, ale również zaczyna się w Twoim życiu. I jestem niesamowicie wdzięczna sile wyższej, że mogę iść z Tobą, może czasami poprowadzić Cię za rękę, wyrwać Cię z ciemności i razem przejdziemy do tego złotego wieku, tutaj na Ziemi. Czekaj więc na 7.7. Obserwuj mnie na Instagramie, przede wszystkim w story, czyli w tych relacjach. Będę na bieżąco informować Cię o różnych rzeczach i oczywiście w czwartki będziemy na ceremoniach razem. No i w każdą pełnię będziemy na rytuałach dla Matki Ziemi razem i rytuałach święt intencyjnych. I zobaczysz. Wszystko dookoła może wydawać się ciemne i czarne. Ale w Twoim życiu i wszystkich ludzi, którzy rozpoczną ze mną tą nową podróż, to będzie najbardziej wyjątkowy czas w Twoim życiu na Ziemi, ale również we wszechświecie, bo nie przez przypadek spotkaliśmy się tutaj dokładnie teraz. Do zobaczenia więc, do usłyszenia. Twoja Maria Bucardi.